Kto tu mnie wita? Dzień dobry. Widzicie, gąski już się zadomowiły i sobie właśnie przyszły mnie przywitać, bo właściwie stały tam gdzieś, o tam z początku, i przyszły sobie tutaj zobaczyć, kto przyjechał. No wasz pan. Słuchajcie, zaczynamy dzień od śrubek, wkrętów i w ogóle i kołków, bo musimy coś zrobić. Ale o tym już zaraz. Muszę zamontować lampę i chcę to zrobić w sumie teraz, bo tą elektrykę już chyba sobie zrobię później, ale w każdym razie chcę zrobić lampę, której w sumie brakuje tutaj od roku czasu, słuchajcie, rok czasu tu brakuje po prostu zwykłej lampy. I tak się składa, że lampę mam, włącznik mam, ale zapomniałem go standardowo, więc wszystko mam i nic mnie, wiecie, nie blokuje, żeby taką lampę zamontować, więc działamy. A ja, słuchajcie, muszę sobie przewiercić trochę, zmodyfikować tą lampę, bo nie ma uchwytów niestety i muszę tak kombinować. Cały czas używam tej wkrętarki Parkside'a. No i powiem wam, jak na razie ona się spisuje, ale no wiecie, ja nią, jak na razie dotychczas to używałem takich, wiecie, pierdółek jakby, a teraz będziemy ją testować w bardziej ekstremalnych sprawach już w kolejnych odcinkach, więc też to będzie taki fajny dla was materiał. Także działamy z lampą. I wiecie co, to była taka jedna z rzeczy, która dosyć mnie irytowała, bo mam tu ciemno, jak nie mam otwartych drzwi, a z kolei jak mam otwarte drzwi, to kury mi wchodzą, więc wiecie, o co mi chodzi, myślę. Co prawda z pyłkami w oczach, ale mamy wywiercone, lampa wisi, zresztą chyba jej nie widzicie, lampa wisi i słuchajcie, no skoro już ją mamy, widzicie w jakim teraz, jak sobie wisi, ale tam już jest przekręcone, to tylko muszę zaizolować, bo kurczę, one się łączyły, a nie mogę za bardzo tego dać w lampę, bo będzie styk między tym metalem i coś się od razu na pewno zwali, więc muszę taśmę izolacyjną przywieźć, muszę przywieźć włącznik i kabel. No i tak to wygląda, taka listwa LED, widzicie, i fajnie jest zamontowana, tutaj na pewno bardzo, bardzo pomoże. Ja nie wiem, dlaczego rok zwlekałem chociażby ze zwykłym zawieszeniem żarówki. Nie mam pojęcia, nie pytajcie się mnie, wolałem sobie świecić telefonem przez cały ten czas, ale no mega się cieszę, bo przyda się to, przede wszystkim nie, że po prostu mi to ułatwi, po prostu wiecie czego nie będzie? Nie będę musiał mieć otwartych tych drzwi, żeby jakiekolwiek światło tu wpadało, a tak jak mówiłem, za drzwiami wchodzą kury otwartymi, więc to bardzo pomoże. Słuchajcie, lecimy do kurnika. W ogóle nigdy nie miałem agresywnego koguta i jak naruszam jego przestrzeń, to staje się agresywny. O Jezu, widzicie? O, a jak i pójdę, to czasami biegnie, ale z reguły odpuszcza, więc widzicie, stał się agresywny. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje, ale mamy dzisiaj 8 października i moi kochani, na zewnątrz jest 19 stopni. Także, no co, no perfekcyjnie, nie? Nic więcej mi nie trzeba. Super, jest naprawdę niesamowicie. A wracając do kurek, no właśnie, bo w zeszłym odcinku przenosiłem tutaj kury. Przyczepką udało mi się zwieść całe stado, które miałem na drugim gospodarstwie. I słuchajcie, trochę tak się bujam w myślach od pewnego czasu, jakby jak to mam sobie zorganizować. I wiecie, tak różne myśli mi przychodzą na myśl po prostu. I co ostatecznie zadecydowałem, moi kochani, zadecydowałem, że po prostu kury z przeznaczeniem na jaja, na ten chów, na jaja konsumpcyjne, będę trzymał tylko i wyłącznie tutaj na gospodarstwie. Bo wiecie, ja ostatnio też przyjechały do mnie tam na gospodarstwo, ale dlaczego? Właściwie dlaczego? Dlatego, moi kochani, że nie za bardzo miałem gdzie je tutaj jeszcze przytrzymać, bo kupuję kury, jak wiecie, zawsze takie, no z reguły myślę, że też tak kupujecie, nie z jajkiem, bo po prostu kury z jajkiem, no wiadomo, fajnie, bo wiecie przynajmniej co kupujecie, ale mają też swoje minusy, no nie? Ja wolę osobiście mieć takie kurki jeszcze przed jajkiem, żeby po prostu chwilę je jeszcze podchować i mieć je właśnie i zaczęły się nieść.
ale co za tym idzie, no trzeba je trzymać osobno, no bo muszą jeszcze być, wiecie, na troszkę innej paszy i w ogóle i tak nie za bardzo, żeby były razem z nioskami. A z racji, że tutaj mam tylko jeden kurnik, w sensie no, przystosowany na jeden kurnik, no to zwoziłem te kury zawsze tam. I to tworzyło takie zamieszanie, słuchajcie, a to paszy tam nie mam, to musiałem zwieść i w ogóle. I tak sobie postanowiłem, że dosyć tego i chciałbym się skupić tam na gospodarstwie, bardziej na drobiu ozdobnym, a tutaj po prostu kierować się bardziej z przystosowaniem na chów, na jaja konsumpcyjne. I tak też postanowiłem, no i moi kochani, w związku z tym, no, zwiozłem wszystkie kury tutaj. Czy to dobrze, czy źle? No taki nie, no tak jak mówię, ma to swoje minusy i plusy, ale na pewno plusów jest bardzo, bardzo dużo. No i tutaj klatki, jeszcze czekałem na sprzątnięcie. W każdym razie kury już sobie chodzą, wczoraj na noc je zwiozłem, więc przespały się w tym kurniku, no i chodzą już cały dzień na wybiegu. Kiedyś wam zapewne pokazywałem, ale zobaczcie, jaką my tu kurę mamy. To jest normalnie australopka. Także australop nawet bywa i tutaj. Zobaczcie, jak ona jest duża w porównaniu do tej rosy. No jestem ciekawy, czy mi takie wyrosną ładne z mojego tego statka. Bo jak wiecie, te czarne, które wam pokazuję, kurczaki na drugim gospodarstwie, no to są właśnie te. Także my po prostu się widzimy wieczorkiem na montażu tej lampy, więc trochę sobie później pogadamy. Na tą chwilę ja spadam, bo mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, no i muszę przywieźć rzeczy do tego potrzebne, bo niestety tu wszystkiego nie ma. Do zobaczenia, do później. Dobra, ani nie wziąłem czołówki, zapomniałem i teraz mam tylko latarkę w telefonie, dobrze, mam baterię i po prostu mam presję, żeby przygotować lampę. Wszystko mam do niej, także działamy, odpalamy w końcu lampę. Słuchajcie, nie wierzę w to. Ja pierdzielę, taki halogen, to jest po prostu inny świat, nie? Przecież ja przez te chwile z tą latarką tutaj podłączając, to była katorga, po prostu katorga. Pięknie, cudownie. Inny w ogóle, inne pomieszczenie. Niesamowite. Pięknie, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, moi kochani, także... Ja już oczywiście trochę jestem zmęczony tym sprzątaniem tego pomieszczenia, bo powiem wam, jak się robi syf przez miesiące, to później ciężko to sprzątać. I akurat takie słowa jak sprzątaj codziennie i się tak nie zawalisz, że tak powiem, no to jest to bardzo fajne, żeby tak robić, ja niestety tak nie mam. Może się ogarnę, może się to zmieni, nie wiem, ale póki co raz na kilka miesięcy. Dlaczego? Raczej chyba przez ten codzienny pośpiech, który sobie narzucam i te takie odkładanie rzeczy, wiecie, byle gdzie, później sprawia, że robi się po prostu szybko brudno. Ale moi kochani, pokażę wam, jak wyszło nie końcowo, połowicznie. A śmieję się, że połowicznie, bo w połowie jest posprzątane, no nie? A w połowie nie, ale już wam tłumaczę, jak to wygląda. Więc moi kochani, wytłaczanki oczywiście na miejscu. Tutaj mamy jeszcze parę rzeczy. Stolik ładnie sprzątnięty, pod stolikiem parę gratów, ale. Tutaj mamy lampę, ten kabel oczywiście jutro i tą elektrykę w ogóle muszę ogarnąć, bo to tak też właśnie widzicie, wszystko tak jak nie powinno to wyglądać, więc to muszę jutro sobie wszystko ładnie podczepiać, poogarniać, bo widzicie, to tak wisi i nie wiadomo na co czeka. Także moi kochani, mamy włącznik, który działa. Musiałem to zrobić, bo fajnie się tak prezentuje coś, jak się zrobiło, także cieszy mnie włącznik. Moi kochani, mamy lampę zamontowaną z dzisiejszych rzeczy. No i co? I trochę tutaj posprzątałem. Generalnie to, co tutaj widzicie, to są wszystkie rzeczy, które muszę wyrzucić, bo te wytłaczanki albo są jakieś brudne, porozwalane, albo po prostu jakieś nie moje i po prostu to wszystko musi zniknąć. To są śmieci, po prostu to są śmieci. Tam we wiadrach jeszcze są śmieci, ale tu generalnie sobie zamiotłem. Tutaj posprzątałem, tutaj z takich rzeczy, no to wiadomo, trochę ogarnąłem, rozplątałem kabel, tu trochę ułożyłem, słuchajcie, tu coś zawiesiłem, miałem jeden gwóźdź, to akurat sobie użyłem, gniazda przeniosłem, tam, na ten murek taki,
Tutaj akurat umocowałem deskę w tych gniazdach. Muszę te po prostu gniazda wszystkie zrobić, postawić je w kurniku i żeby był temat skończony, bo tak one tu leżą, nie wiadomo po co. Mogłyby normalnie funkcjonować. Muszę je tylko lekko zmodyfikować, zrobić dziurki i to wszystko zostanie ogarnięte. Z takich rzeczy, no to co? Nic raczej więcej. Na tą chwilę tak to wygląda. Ale powiem wam, no cieszy to, jak wiecie, możecie tu sobie usiąść i w ogóle bardzo, bardzo to cieszy. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, to moi kochani, że muszę sobie zrobić tu gniazdko i najlepiej to by było tutaj, chociaż no wiadomo, bym musiał ciągnąć kolejny kabel, bo do lampy idzie jakby tylko zasilanie poprzez włącznik, czyli wiadomo, gniazdko by działało tylko jakby była lampa zapalona. A ja potrzebuję tutaj takiego gniazdka, że przychodzę z laptopem i publikuję dla was film, bo nie ukrywam, czasami się nie wyrabiam i jakby zamiast szybko zmontować i wstawić na YouTube'a, no to mi się czasami to na ostatnią chwilę zdarza, że ten montaż mam i w ogóle, a u mnie na gospodarstwie, tym drugim, no to tam gdzie mieszkam, to film przesyła się wam 8 godzin. Tutaj jest to 20 minut i wiecie, no i to dużo robi, bo jak muszę na ostatnią chwilę opublikować, no to nie będę czekał 8 godzin, tylko dam wam film na już i przyjeżdżam tu z laptopem, z pendrive'em i ten laptop dokładnie jest nad nami, bo tam mam wyprowadzone gniazdko, więc musiałbym po prostu szczerze nawet gdzieś tutaj te gniazdko, żeby po prostu laptop był w tym pomieszczeniu, bo chodzę tam, wyobraźcie sobie, klęczę na tej podłodze. Nawet nie ma żadnego stolika, taborecika, wszystko na ziemi, leży, publikuje się, więc muszę sobie to ogarnąć. Ale co, jestem zadowolony z dzisiaj, bo powiem wam, taki porządek bardzo cieszy. Dlaczego? Dlatego, że ciężko się funkcjonuje w takim chaosie, strasznie brudno tu miałem, powiem wam, tak brzydko się to wszystko zrobiło, bardzo brzydko. I szczerze nie chcę już tak, nie chcę dopuścić do tego, więc jak będziecie widzieć na filmach, że tak już nie powinno być, no to dajcie koniecznie znać, bo trzeba mnie pilnować. Ale słuchajcie, tyle na dzisiaj, myślałem, że zrobimy więcej, ale nie zrobimy, więc widzimy się jutro z rana. Jutro z rana, wiadomo, zaczynamy jakoś od kur i w ogóle. Także tyle na dzisiaj, do zobaczenia jutro. Moi kochani, witam was w dzisiejszym dniu. Kurde. Ej, to jest aż niepojęte. Moi kochani, ja widzieliście przed chwilą to ujęcie. Zostawiłem drzwi otwarte, żeby jakiekolwiek światło. A zapomniałem, że tą lampę wczoraj montowałem. I dopiero teraz tak patrzę. Przecież kurde, ja tu mam zamontowaną lampę i włącznik. Luksusy, nie? Moi kochani, ja teraz śrutuję u góry. Trzeba raz na tydzień, raz na dwa, no w sumie można i raz na miesiąc, zależy jak się zorganizuje człowiek. U mnie to jest tak, czasami raz na dwa tygodnie, czasami raz na, kurczę, codziennie praktycznie, więc tylko tak jak sobie to ułożę, więc jednak wolę mieć naśrutowane tak na dwa tygodnie, to jest fajnie, bo wiem, że wiecie, nie muszę się brudzić co drugi dzień w ogóle. Teraz sobie śrutuję na półtorej tygodnia jakoś, więc działamy, no i co? I później jedziemy dalej, a teraz też lecimy sobie do kurnika, bo trzeba przygotować kurnik na zimę, czyli zabezpieczyć okna. Dzisiaj mamy nieciekawą pogodę, ja sobie poszedłem po pleksi, bo miałem je schowane. No i generalnie chodzi o to, żeby pleksi powkładać w te okna, nie każde, bo żeby był przewiew, więc muszę to wykombinować, które i w ogóle odkładamy sobie na razie pleksi, bo widzę, że śrutownik muszę iść zerknąć. A widzicie, gąski gęsiego sobie ładnie stoją. Także tak to wygląda, a my lecimy do śrutownika na chwilę. Dobra, śrutowanie skończone, gasimy światło i lecimy na dół. Moi kochani, a więc zakładamy pleksy. Dlaczego? Dlatego, że zaraz zrobi się na tyle zimno, że po prostu szkoda wychładzać kurnik, budynek. Zostawiamy dwa otwarte okna, jedno po tej stronie, drugie po tej, na krzyż, żeby wiecie, nie było takiego bezpośredniego przeciągu i w ogóle, ale będzie na pewno dobrze, także po prostu przykrywamy okna pleksy.
Dobra, chyba jest ok. Zasłaniamy, wiecie, możliwie. Chciałem tutaj zostawić tą lukę, ale wiecie co, kurczę, tutaj ja zbieram jajka, więc nie chcę też, żeby mnie przewiało. Ja oczywiście wszystkich okien zamykać nie będę, tylko żebyście mnie zrozumieli, żeby po prostu ograniczyć dostęp na zimę tego zimnego po prostu powietrza, żeby nie było aż takiego, wiecie, przewiewu tutaj. I zastanawiam teraz, gdzie tutaj zrobić, chyba tutaj damy. Dobra, jakoś jest.